Panie marszałku, Wysoka Izbo, likwidacja szkół jest chyba niewłaściwym kierunkiem i działaniem. Chociaż są uproszczone recepty, dlaczego tak się dzieje. Oto demografia, oto finanse i oto roztropność samorządów. I w związku z tym mam te trzy pytania związane z tymi zagadnieniami. Jeżeli jest kryzys demograficzny, to proszę niech rząd wskaże działania, które ten kryzys by rozwiązały. Jakie działania zmierzające rządu są, które by wyeliminowały kryzys demograficzny? Druga sprawa, finanse. Jeżeli tak jest, to dlaczego rząd stawia samorządy w tak trudnej sytuacji, że samorządy muszą dokonywać niełatwego wyboru? Jaki był wzrost wynagrodzeń nauczyciela stażysty kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego w okresie 2007-2011, a jaki był wzrost subwencji oświatowej? To będzie też pewna odpowiedź. I sprawa kolejna, mądrość samorządów. A czy, szanowni państwo, jeżeli jest miejscowość 1500 mieszkańców, czy ta społeczność nie ma prawa domagać się, żeby ten jedyny ośrodek był tam? I jeszcze jedno pytanie, ważne pytanie. Wczoraj mówiliśmy o tak zwanej ustawie janosikowej. Czy jest tendencja, czy te szkoły są zamykane w większości biednych gmin, czy też nie? A jeżeli tak, to na ile te biedne gminy, jeżeli wprowadzi się nowe rozwiązania ustawy janosikowej, nie spowoduje jeszcze większej lawiny likwidacji tych szkół? Dziękuję bardzo.